kilka osób pytało mnie, jak zamontowałem chińskie webasto w samochodzie, więc webasto zamontowane jest w miejscu koła zapasowego na takiej platformie, o, którą kupiłem za, i to był najdroższy element chyba całego montażu, za jakieś chyba 100 zł w Brickomanie, bo to jest taka porządna wycieraczka do butów, ale jest bardzo ciężka, bardzo mocna i przy okazji ma dużo otworów, którymi, za pomocą których, znaczy jest taka perforowana, mogę po prostu zamontować to wszystko do miejsca, na którym trzyma się koło zapasowe. Zbiornik mam 5-litrowy, kupiony w sklepie żeglarskim. Tu jest webasto. Na razie robię testy. Po co robię te testy, to za chwilę wyjaśnię. Tutaj jest skrzynka, w której jest to webasto. Rura wylotowa do samochodu. Tutaj jest otwór wlotowy. Później pokażę, jak to będzie zamontowane na samochodzie. Tutaj jest pompka w takim delikatnym tam płaszczyku, żeby nie hałasowało na gumie też. Ale mimo wszystko to nic nie dalej hałasuje. Ogólnie koncepcja jest taka, że to webasto mogę w ciągu 15-20 minut zamontować, wymontować z samochodu i wstawić tutaj do garażu zimą, żeby dogrzewać sobie garaż. Dlatego też kupiłem osobne okablowanie, które właśnie teraz używam do testów. No i wygląda na to, że chyba wszystko działa. Problem polegał na tym, że jakaś szmata spadła mi na otwór wlotowy ciepłego powietrza w samochodzie. No i webasto się przegrzało. Okazało się, że padł czujnik temperatury. Kupiłem nowy czujnik za 50 zł z dostawą 70. No właśnie go zamontowałem i teraz testuję. Jeśli pochodzi z pół godziny, wszystko będzie dobrze. Zapakuję to wszystko i wtedy będzie dalsza część filmu. A tak to wygląda przed montowaniem. Jeszcze raz zbiornik paliwa. W tej puszce już znajduje się webasto. Z tej strony są wyjścia. Rura wydechowa zostanie zamontowana pod spodem, bo ona będzie do ramy koła zapasowego. Rura wylotowa ciepłego powietrza i tu rura wlotowa ciepłego powietrza. Tak jak wcześniej mówiłem, tutaj jest pompka otoczona takim płaszczykiem, filtr. I tutaj idzie paliwo. W środku webasto jest przymocowane takimi grubymi trytkami i na zewnątrz jeszcze tutaj jest takie, o, taki, nie wiem jak to nazwać, z kastorami piźnik. Tak to wygląda spod spodu. Platforma trzyma się, jest przymocowana do stelaża koła zapasowego, tak jak tu widać. Ta ramka to jest stelaż koła zapasowego. Tu jest rura, która wchodzi do samochodu. Wydech, no i z tamtej strony jest cała reszta.